W moim mniemaniu to się nie kwalifikuje jako super wymagająca gra, jeżeli chodzi o myślenie. No, 40 FPS-ów. Procesor 100%, mamo! A ci co? Co? Walka jest. O tym mówię, to o, AI. Tak podsumowując, ogólnie w skrócie, nie urywa jakoś pod względem rozgrywki. Porównałbym to do Helldiversów trochę. I nawet kampania single player skupia się wokół tego, że masz trzech ziutków. Ten melee combat jest... Trzeba się przyzwyczaić troszeczkę. Mamy armory, możemy zmieniać bronię, dostosowywać wszystko. Ogólnie strzelanie jest spoko, walka jest spoko, tylko jest bardzo chaotyczna i mam wrażenie, że może trochę celowo. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ogólnie jakiejś rewolucji tutaj nie ma, ale jakby jest efekt bardzo fajny. Jeżeli dochodzisz do potyczki, to czujesz, że jesteś po prostu, stoisz naprzeciw jakby wielkiej armii tych tyranidów, nie? Że ich jest po prostu tona. Wszyscy panikują oprócz ciebie i twoich tych, nie? Marines. Estetycznie wygląda fajnie. Poziomy są w miarę proste, liniowe, tutaj nic nie wiesz. Jakby to jest arena... Arena, korytarz, arena, korytarz. Eksploracji nic tu nie ma, można gdzieś tam jakiś boczny korytarz i o amunicję znajdziesz, albo jakąś broń na zastąpienie, nic wyjątkowego. Ale gra się całkiem przyjemnie. W ogóle TikTok z Wukonga, ludzie nazywają mnie Kiszakiem znowu, z Wisha. I nie wiem, czy padem, czy myszą grać, ale shooter to chyba shooter, co? Millennium, ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Nie zdąży. A brzmi jak Warhammer, także pogryz. Procesor. Na 90%, ale co ja zrobię? Ja ogólnie lore Warhammera cały ch**y znam. Nigdy nie wnikałem, ale mi się podoba. Wygląda jak Astartes. Taki płaski. No, jakby oni strzelają i nie słychać tego ch**a takiego. Bo ja w głowie jak bolter strzela, to ja mam konkretny dźwięk, nie? To jest taki tu, 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 tu. Nie, głośność to raz, ale dwa właśnie dźwięk. Zastanawiam się, czy moja maszyna to pociągnie. Możliwe, że nagrywanie jednoczesne nie jest optymalne. To są minimalne ustawienia w tym momencie. Ja chciałem to zagrać, tylko problem jest taki, że nie grałem żadnego Warhammera i nie wiem, czy coś będę kumał z tego w ogóle. Ogólnie z tego, co wiem na temat Warhammera, to nie trzeba nic wiedzieć, żeby cieszyć się tym, co jest w jakiejkolwiek grze. Tak oni to robią. Bo jakby tego lore całego jest tyle, ogólnie tak, jak chodzi o Marinesów, tak, to duzi bardzo rasistowscy koledzy napi***ają wszystkich wokół. Kolesie w zbrojach napi***ają potwory i czasami innych kolesi w zbrojach, bo tak im mówi martwy koleś na złotym tronie, dosłownie. Władca Imperium, nie wiem, Imperator, jak go nazywają? Cesarz? On żyje 2000 lat, czy coś takiego? Albo nie żyje, nie wiadomo. Ja Warhammera bardzo casualowo. No tu, to faska. Idziesz, a tu chmara, pajle ich. Ja zobaczymy, czy gra będzie umierać, albo stream. No, w zamkniętych przestrzeniach trochę karta odpoczywa graficzna. Okej, okay. Lekki atak prawym przyciskiem. No ten dźwięk taki... Jakby go nie było. Tracone zdrowie, można odzyskać zadając obrażenia. Biała linia wskazuje maksymalny... Okej, okay, czyli Bloodborne. Z samograj, na hita wszystko. Na hita wszystko, bo tu walczysz z chmarami, to bardziej o to chodzi. Poza tym Space Marines są s***ami po prostu nadludzkimi. To jakby o to chodzi. Marinesi są bardzo, bardzo przekokrzeni. To główno jednostki, a ty grasz nad s***em w ogóle, bo te oddziały Death Watch wystawiają jedną figurkę na 10 Space... No tak, tak, tak. Nie dość, że sami Space Marines to sieją popłoch wszędzie. Ja jestem jakimś typem, który jest, wiesz, nad nimi jeszcze. Bo oni są tam biologicznie zmodyfikowanymi psychopatami w zbrojach. Serię ciosów mieczem łańcuchowym przytrzymaj, aby możesz parować zwykłe ataki oraz oznaczone niebieskim wskaźnikiem. Ale pod C to takie... O! No, akurat melee to padem pewnie lepiej by się grało, ale... Może da się aktywnie ten. No, coś nie łapie od razu. Możliwe, że trzeba restartować grę. Aha, czyli życie ci się nie regeneruje, tylko jak atakujesz. O, X-em, okej. Okay. Co z tego, że X-em lokujesz kamerę, jak mogę obracać? Nie, dobra. No, my boy. Dobra, spróbujemy, bo może na padzie lepiej jest. No i co?
Czy w opcjach trzeba gdzieś ustawić? Absolutny barbarzyństwo tutaj się dzieje. Sterowanie. Nie ma nigdzie... Jakby ja nie wiem, on wykrywa sam pada? Kontroler, układ kontrolera. No spoko, nie działa mi. Ale bullshit. Dobra, będę grał na razie. Tak, no. Trudno. Takie Dynasty Warriors, tylko Warhammer. Czyli czerwonych trzeba unikać. Niebieskie można parować. I patrz. Przykład. Czemu w Wukongu ściany są, a tu nie? Bo tu jest wszędzie woda, tu są krzaki, wlazłem za strukturę. Ten brzeg jest zasłonięty rzeczami. Nie? To jest obszar, w którym powinien być. Tam jest przejście, bo tam jest jasno. Ambient mogliby dać głośniejszy z tego kombatu. No właśnie, nie wiem, czy to ja? Ja myślałem, że mój dźwięk jest nie najgorszy, ale... Jakby nie czuć dźwięku. Tylko nie wiem, czy to ja, no. Nawet na niskich ustawieniach wygląda estetycznie bardzo ładnie. Chociaż kolorki takie przygaszone, ale to celowo chyba, co? Pistolecik, let's go. Aha, czyli prawym przyciskiem miecz, a lewym będzie strzelanie. O! Nie... Trzymanie nie strzela, trzeba klikać. Bardzo dobrze. Tak powinno być, to jest bolter. No i scrollem jest zoom. Absolutnie nie jestem przyzwyczajony, ale... I kolor ma ciemnozielony, ale ładnie oznaczają ten teren kolorami bez kitu. No mówię, że jest jakby... To jest jasne, nie bez powodu. Jakby to jest coś, na co masz spojrzeć. To jest jakby set piece do popatrzenia. Tak, ale względnie widzisz, gdzie masz iść, nie? I tu znowu, tu się pali, jest jasno, światło w tę stronę. To jest zasuwak w głównym menu? Pod mieczem? Tu? Nie wiem. To chyba... A, to jest ocena broni. Seria lekkich ciosów. Szybkie uderzenie. Bo jest seria, tak? To jest raz, dwa, trzy, cztery. Tak, czyli jak przytrzymasz to z bara, kopnięcie to jest raz i dwa, czyli cios barkiem, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, zdeptanie to trzy i heavy, raz, dwa, trzy, stomp. Podczas uniku sprintu tap to wirujące cięcie. Nie podczas, tylko po. Ale można się rolować! Tylko trzeba dwa razy, bo to jest ten dodge. Masz dodge, a roll masz później, jak... Oni byli w stanie się tak rolować? W tych zbrojach? Ja to nie wiem. Mi się wydawało, że oni bardziej, wiesz... Cięższa sprawa, że to tak ujmę było, ale... Słuchaj. Gameplay, realizm, okej? Okay? To jest szala. Zawsze gameplay jest najpierw. O! Czyli można mieszać. Posłał natychmiast zabija małych przeciwników i zadaje duże obrażenia większym. Okej. Okay. Czyli bangujesz kogoś, jak jest ikonka, to strzelasz. To jest fajne, to jest nowe. Nie, jakby tego jeszcze nie widziałem. O! Pary. Trzy, stop. Ale C to taki dziwny przycisk do parowania. Mam wrażenie, że to kwestia właśnie, że ja na klawiaturze gram. Dobra, amunicję super, czyli nie ma co żałować. To... No, autentycznie. Jakby ja nie słyszę, że coś jest za mną i mnie atakuje. Egzekucja jako strzelanie to jest coś ciekawego na przykład. Tego nie widziałem, nie? Że jakby to jest inny atak. I łączysz teraz w tym momencie, przynajmniej tutaj, nie? Karabin boltowy. Okej, czyli nie mamy się napić mele ze wszystkimi, tylko czasem trzeba postrzelać. Wyeliminować falę, zanim do ciebie dotrze. To tylko areny, nie ma eksploracji. Na***amy się. Dobra, czy oni biegną stąd, czy z zewnątrz? Może chociaż kilku ubiję. O, siara. A to jest ten z pierwszej gry chyba, typ. No, 40 FPS-ów. Procesor 100%, mamo! Big boy.
intro spoko. Czyli performance'owo tak sobie, ogólnie. Bardzo intensywna gra. Ale nie, to tam coś, patrz, teraz jest 60% utylizacji. Jak patrzę tu, 90. Tutaj światła i to wszystko. Offstream będę grał do recki, to wtedy podkręcę trochę. Ale póki co performance nie powala, no. Nawet w tej ostatniej walce w intro zeszło do 40 klatek. 45, to już tak... Fakt, streamuję, nagrywam, ale ogólnie gra śmiga. Elegancko w większości, no ale... To historia nadal jest tego typa z pierwszej części, z tego co pamiętam. Mapa Barkhaven służy jako centrum operacji. Wybrać planetę, rozłożyć misję. Aktualna misja jest związana z tym zdarzeniem. Czyli operacje to są gry, to są na tych mapach z kampanii po prostu misje do koopa. Wieczna wojna, czyli tu mamy PvP. Czy walisz zawsze na tyranidów? Ogólnie jest przeciwko tyranidom. Operacje i kampania, z tego co rozumiem, chyba. Chociaż nie wiem, może coś będzie, nie? Weteran. A, i tu można zmienić poziom trudności. A, czyli weteran to jest domyślny poziom gry. Karabin boltowy z granatnikiem. Okej. A, widzisz, czyli nie masz zooma, tylko tu przerzucasz broń. O Jezu! Dobra. Quick time eventy! Let's go! Ale to jest jakby, widzisz, zbudowane wokół koopa, dlatego masz swój skład tych ziomków, nie? Żeby we trzech grać. Śmiesznie tak trochę po staremu. Jakby HP ci się nie regeneruje, więc musisz jakby, wiesz, balansować i medpacków szukać. To jest w sumie faska, bo musisz jakby, wiesz, planować, nie ma że. Nie no, ale dobra, to fajnie wygląda, czuć, że mielisz hordę w... Nie no, jakby, tu się nie będę kłócił, no. Tylko mówię, jak horda leci, to procesor płacze. Odnawianie HP jest jak w Bloodborne, jak dostaniesz hita, to masz białe życie na górze i te życie będzie spadać białe. Ale jeżeli ty atakujesz, to odnawiasz jakby. To jest liczba żyć, jakby HP, które możesz odnowić atakiem. Bo te paski pod życiem to jest pancerz i najpierw tracisz pancerz, a później dopiero... O, widzisz? No. Jakby strzelanie z tego, z biodra, to nic nie trafiasz. A w ogóle, że to pierwsza misja dopiero? No, technicznie to jest pierwsza misja po tutorialu. Ale ogólnie mam wrażenie póki co, że na przykład... Chodzenie, szukanie rzeczy, tak nie ma zbytnio sensu. Póki co masz 3 bronie na skrzyż? Jakby broni jest więcej, ale to w większości to są boltery. Masz pistolet zwykły, bolter, masz szybki bolter, albo heavy bolter, jeżeli chodzi o pistolety. A z kolei w karabinach masz precyzyjny z tym, ze scope'em, zwykły, albo z granatnikiem do tej pory. Alternatywnie zamiast karabinu możesz mieć ciężką broń, czyli heavy bolter albo jakiś ten flam coś tam ten. Ale chodzą komicznie. Jak nie biegniesz. No i tutaj znowu 40 FPS-ów. No mówię, walka z tymi dużymi to taka machanina trochę. Ciężko jest jakby wiedzieć co on robi. Ale widzisz, na przykład fajna faska jest, bo nawet jeżeli nie znasz Warhammera, nie? To tu jest tak zrobione, że jakby oni nigdy, ci pozostali, nie walczyli za dużo z tyranidami, więc Tidus im tłumaczy, nie? Wszystko. Więc to jest fajny sposób przekazywania info, nie? Czy to tylko ja? Czy Tidus wygląda tutaj trochę jak Henry Cavill? Taki trochę z Wisha, ale... Ogólnie jakby gra nie wyróżnia się jakoś ma fajne motywy. Nie wyróżnia się jakoś wybitnie, to nie jest jakiś super shooter czy coś, ale... Ale feeling ma dobry. Jakby dużo hałasu, muzyka, wiesz, fala tych gnojów biegnie na ciebie. Stajesz na górze, granaty, żeby... Jest jakby... Mechanicznie podobne jakbyś się przed zombiakami bronił, nie? Bo to horda po prostu. W moim mniemaniu to się nie kwalifikuje jako super wymagająca gra, jeżeli chodzi o myślenie. To jest mindless fun, ale nie w złym znaczeniu, nie? Bo ogólnie ja nie przepadam za mindless fun. Ja lubię jakby aktywnie myśleć o rzeczach, a tutaj, nie wiem, może hipokryto jest. No, widzisz, i to jest wokół koopa w tym momencie, nie? Jedna osoba musi objective pushować, a dwie pozostałe go bronią. No i jakby zadania też, widzisz, są takie bardzo koopowe. Brońcie anten, nie? Helldiver dosłownie. Jakby pomagierzy nie mogą cię podnosić cały czas.
Bo mam teraz tą czaszkę przełamaną na pasku życia. No bo ty tak trochę soap. Not gonna lie. Trochę żałuję, że nie ma tu mechaniki z Gears of Warsów. Z Perfect Reloadem. Bo to by było spoko, mi się wydaje. Trochę jakby nie wiem, może celowo, ale trochę jakby nie wiesz, co masz robić. Na czym masz się skupić. No ale dobrze, no trochę trudności też powinno być, bo jakby wiesz, przebiegasz jakby przez grę piw-paw, no to też zmoła. A tu musiałem trochę pomyśleć chwilę. Dołączanie do serwera. No i teraz, a jak serwery będą offline, to co? Dołączanie do serwera. Ja rozumiem, że komponent multiplayer, ale no... Ale to hub multi? Znaczy, to jest hub między misjami, ale masz terminale, w których możesz dołączać do multi. Armory! Okej, czyli można... Możesz tu zobaczyć główne bronie poboczne i białe, sprawdzić ich statystyki. Czyli można to wszystko sprawdzić, tylko nie w grze. Widzisz, na początku mamy wszystko what ifs, ale tego będzie, patrz. Okej, czyli mamy zbrojownię też. Operacje. Kolejna operacja wymaga połączonych wysiłków dwóch oddziałów. Drugi oddział bojowy. Czyli fabularnie możesz się dowiedzieć w operacjach, jakby drugi skład co robił. Czyli to jest jakby uzupełnienie. A w kampanii trzy planety mamy i na razie jesteśmy na tym. Wygląda na to, że jest więcej ammo niż w Helldivers. Właśnie o to mi chodzi, że wydaje mi się, że musisz po prostu napierdzielać ile wlezie, bo po prostu cały czas ammo gdzieś jest, gdzieś znajdziesz. Jak nie, to zmienisz broń, gdzieś znajdziesz nową, nie? Ale tak mi się wydaje, że musisz używać po prostu. I granaty zużyłem 3, zaraz znajduję następne. Muszę sprawdzić na padzie. To jest najważniejsze. Muszę sprawdzić jeszcze na padzie, jak się gra, i sprawdzić multiplayer. Bo mam wrażenie, że to jest jednak ważna część, bo jakby do kampanii możesz zapraszać kolegów, czyli są też bossy. Ale teraz, widzisz, nie wiem, czy to gra, czy to ja? W ogóle nie słyszę broni. Nie jestem pewien. Będę musiał to sprawdzić później, ale jakby nie słychać strzałów. Także to nie wiem, czy to ja. O, quick time'y. Za quick time'ami to nie przepadam ogólnie, ale trochę stara szkoła. Myślałem, że już umarły. I te finalne potyczki wydają się takie srogie. I jakby nie ma odpoczynku za bardzo. Wrogowie jak nacierają, to nacierają cały czas. I ten lock-on jest trochę bez sensu moim zdaniem. Nie wiem, może na kontrolerze to lepiej działa, ale... Ogólnie gra się przyjemnie póki co. I jakby fakt, że to jest 200, a nie 300 zł domyślnie, pomaga. Bo, wiesz, większość gier 300 minimum. Zastanawiam się jeszcze, ile misji jest tak naprawdę na jednej planecie, bo to jest 3,5 godziny już ponad. Ja zrobiłem tutorial i pierwszą misję, to jest druga misja dopiero. Także to mnie trochę zastanawia, nie? Że może, możliwe, że te misje są takie długie specjalnie. Ogólnie w takich... To jest fajne, takie... Puszujesz most, masz jakieś pseudo-artylerie z tyłu, nie? I... Okej, ale... Te takie walki w zamkniętej arenie... Już słabiej mi się podobają. Albo jak masz dwóch gnojów naraz i musisz na przykład dwa razy sparować, albo trzy. Ale muzyczka na propsie, bardzo warhammerowa. A moi stoją tam. I czekają na coś, nie wiem na co. A ja dostaję w tubę. Jakby mam wrażenie, że to ma być, wiesz, jakby grasz składem, ale twój skład siedzi po prostu na dupie i robi pierdoły. Nie są zbyt ogarnięci. Widzę, że niestety AI tych potworów jest lepsze. Tak, definitywnie. AI potworów jest definitywnie lepsze niż moich ziomków. Mi się ogólnie nie podoba, jak ruchy postaci są połączone z ruchami kamery, jeżeli chodzi o trzecią osobę. Według mnie to jest bez... Ja też tego nie lubię. Ja uwielbiam tak, jak właśnie w Soulsach jest i w wielu innych grach, że postać i jej oś jest osobno od kamery. Ale to jest niestety shooter i w shooterach to jest wymagane często. Chociaż, no mówię, teraz ja nie strzelam. Czemu nie mogę ruszać się po prostu normalnie, nie? Plecak odrzutowy. Przytrzymaj Q. Ups. A ci co? Co? Walka jest. O tym mówię. To o, AI. Przeciwnicy robią mi z dupy sito, a koledzy sobie na wakacje. Janek! Janek! Rudy leży, chodź!
Patrz, i stoi, no i stoją. Okej. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.